Cześć, tu McGuffin. Chłopiec i jego babcia zostali skonfrontowani z grupą czarownic, które zamieniają dzieci w szczury. Dzisiaj pokażę wam film komediowy fantasy pod tytułem Wiedźmy. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Grupa dzieci ogląda pokaz slajdów, podczas którego głos mówi im, że czarownice istnieją i nienawidzą dzieci. Głównym celem w ich życiu jest znaleźć dzieci i zniszczyć je. Wkrótce okazuje się, że ten głos należy do naszego bohatera, który zaczyna opowiadać swoją historię. W 1968 roku 8-letni chłopiec tragicznie traci mamę i tatę w wypadku samochodowym i zostaje wysłany, by zamieszkać u swojej babci w Nemopolis w Alabamie. Babcia prowadzi chłopca do pokoju swojej mamy z dzieciństwa i zostawia go, by rozpakował się, podczas gdy sama robi gorącą czekoladę. Otoczony wspomnieniami o swojej zmarłej mamie, chłopiec czuje się bardziej samotny i przygnębiony. Jego babcia robi wszystko, co w jej mocy, by rozweselić go, ale chłopiec spędza godzinę opłakując swoich rodziców, odmawiając jedzenia i kontaktu z innymi dziećmi w okolicy. Babcia przeprowadza z chłopcem serdeczną rozmowę, wyjaśniając, że czasem Bóg posyła nam naukę w sposób, którego nie rozumiemy. Śmierć jego matki wydaje się niesprawiedliwa, ale ona interpretuje to jako znak, że Bóg miał większy plan dla jego matki. Chłopiec początkowo poczuł się nieco pocieszony tym pomysłem, że to wszystko nie poszło na marne. Zjadł trochę kukurydzianego chleba i zaczęło wykazywać oznaki poprawy. Następnego dnia babcia przynosi mu mysz jako zwierzę domowe, by mu towarzyszyło. Gdy pyta, jak chce nazwać myszkę, nadaje imię Daisy. W ciągu kolejnych dni chłopiec wychodzi ze swojej skorupy, bawi się i opiekuje się Daisy, ucząc myszkę nowych sztuczek. W końcu wraca do swojego dawnego ja, tańcząc z babcią i bawiąc się dobrze. A na zewnątrz dziwna kobieta ich obserwuje. Nagle babcia zaczęła kaszleć gwałtownie. Następnego dnia chłopiec wraz z babcią udają się na targ. Chłopiec prosi babcię, czy może kupić nieco gwoździ, aby zbudować domek dla Daisy. Ale ona naleka, żeby kupił droższe, ale bezpieczniejsze gwoździe. Podczas gdy chłopiec idzie po gwoździe, babcia ponownie doświadcza intensywnego kaszlu. Na alejce chłopca zaczepia tajemnicza kobieta, ta sama, która obserwowała go przed jego domem. Proponuje mu cukierek, ale jego uwagę przyciąga wąż wydostający się z jej rękawa. Wyczuwając strach, uspokaja go, mówiąc, że wąż jest oswojony. Babcia, nadal kaszląc, idzie do chłopca. On próbuje wyjaśnić, co się stało, i naciska, by wcześniej opuścili miejsce, gdyż jest zbyt rozproszona przez kaszel, by zwrócić uwagę. Widząc, że coś jest nie tak, zgadza się, że powinni wrócić do domu. Charlie opisuje kobietę, którą widział w sklepie, ale babcia już wyraźnie wie, co się stało. Po zadaniu kilku dodatkowych pytań zdradza, że kobieta w sklepie spożywczym była czarownicą. Ona wie to na pewno, ponieważ sama widziała czarownicę w dzieciństwie. Widziała, jak jej najlepsza przyjaciółka wzięła cukierki od obcej kobiety, a następnego dnia dziewczyna tajemniczo i niewytłumaczalnie zamieniła się w kurczaka. Babcia opowiadała wszystkim, co się stało, ale nikt jej nie uwierzył, zakładając, że dziewczyna po prostu uciekła. Codziennie odwiedzała swoją przyjaciółkę w kurniku, ale nigdy nie wróciła do ludzkiej postaci. Zdając sobie sprawę z zagrożenia, babcia wchodzi do zamkniętej szafy, aby odsłonić skarbnicę leczniczych ziół i eliksirów oraz starożytnych ksiąg uzdrawiania. Po skonsultowaniu się z kryształem, babcia mówi chłopcu, że muszą opuścić to miejsce i zorganizować pobyt w bezpiecznym miejscowym hotelu, ponieważ czarownice polują tylko na biednych. Babcia uważa, że hotel pełen bogatych ludzi jest najbezpieczniejszym miejscem, jakie można sobie wyobrazić. Kiedy przyjeżdżają do hotelu, babcia wyjaśnia, że na całym świecie istnieje zgromadzenie czarownic, a wszystkie podlegają jednej z najgorszych czarownic, jakie kiedykolwiek żyły, wielkiej, wysokiej czarownicy. Babcia się zameldowuje, a chłopiec macha do młodego chłopca, którego matka wyraźnie źle traktuje i go nie docenia. Nagle babcia znowu dostaje napadu kaszlu, gdy menadżer hotelu, pan Stinger, się przedstawia. Kiedy znika w windzie, na miejscu pojawia się duża grupa czarownic, sprowadzona przez wielką, wysoką czarownicę. Pan Stringer wita ją w hotelu, ale po zobaczeniu jej kota Hadesa informuje, że zwierzęta są niedozwolone. Wielka, wysoka czarownica pyta, co by się stało, gdyby w hotelu znalazła się mysz. Pan Stringer wyjaśnia, że wezwałby deratyzatora, aby je wyplenić, co cieszy wielką, wysoką czarownicę i jej zgromadzenie. Tego wieczoru babcia znów doświadcza agresywnego kaszlu. Twierdzi, że kaszel jest spowodowany przez czarownicę i wyjaśnia, że czarownice wcale nie są kobietami. To demony. Łatwo je poznać po makijażu, dużych nozdrzach,
rękawiczkach i rękawach, które ukrywają ich pazury, obcasach, które ukrywają zdeformowane stopy i perukach, które zakrywają ich łysą głowę. Babcia zapewnia chłopca, że czarownice nie mogą im zaszkodzić, ponieważ nie wiedzą, gdzie są. Ale gdy przygotowują się do snu, Hades obserwuje ich przez okno i spieszy się do pokoju wielkiej, wysokiej czarownicy, by jej to powiedzieć. Następnego ranka chłopiec zamawia babciu obfite śniadanie do pokoju, nadal cierpiąc na kaszel, mówi mu, żeby poszedł na plażę lub zajął się sobą przez cały dzień. Ale po żartobliwym wspomnieniu o ryzyku węży morskich, niechcący przeraża chłopca. Postanawia więc nie iść na plażę, a błąka się po hotelu i wchodzi do pokoju zarezerwowanego na spotkanie towarzystwa dzieci. Zanim mógł wejść do środka, złapał go Bruno, chłopiec, któremu machał dzień wcześniej. Wiecznie głodny Bruno zdradza, że ktoś mu kazał spotkać się z miłą panią w pokoju, która obiecała mu 6 tabliczek czekolady. Bruno został znaleziony i wyciągnięty przez swoją matkę, ale chłopiec wchodzi sam do pokoju, aby ćwiczyć ze swoją myszką. Przygotowuje się do treningu myszki, ale jest zmuszony schować się pod sceną, gdy pan Stringer wchodzi z wielką, wysoką czarownicą i zgromadzeniem. Czarownice wypychają Stringera i zamykają pokój od wewnątrz. Wielka, wysoka czarownica wyczuwa coś dziwnego, ale rozkazuje czarownicom zdjąć swoje przebrania, ujawiając swoje prawdziwe i przerażające postacie. Wielka, wysoka czarownica złości się na zgromadzenie za brak sukcesu w znajdywaniu i zabijaniu dzieci. Gdy jedna z czarownic odważa się zapytać o plan wielkiej, wysokiej czarownicy, ta publicznie zabija nieposłuszną, ale przyznaje, że to dobre pytanie. Wyjaśnia w końcu swój plan, który dotyczy wyeliminowania dzieci z całego świata. Czarownice tworzą w swoich rejonach nowy sklep z cukierkami, korzystając z pieniędzy znalezionych w kuprze, w jej pokoju, z numerem 666. Sklepy z cukierkami będą sprzedać wysokiej jakości cukierki, nasączone eliksirem, zmieniającym dzieci w myszki, które można będzie zgnieść lub inaczej zniszczyć. Wielka, wysoka czarownica wyjawia, że przykupiła młodego chłopca Bruno, aby przyszedł po czekoladę, jako demonstrację swojego planu. Nagle wielka, wysoka czarownica wyczuwa dziecko pod sceną, ale gdy zrywa ją, nie znajduje tam nikogo. Tuż przed tym, gdy dociera do wentylacji, chłopiec się ukrywa, a wtedy pojawia się Bruno, domagając się swojej czekolady. Wielka, wysoka czarownica teraz z powrotem w swoim przebraniu zwabia chłopca 6 tabliczkami, które mu obiecała, a na znak Bruno zaczyna mieć gwałtowny atak padaczki, przemieniając się w myszkę na oczach czarownicy. Wielka, wysoka czarownica rozkazuje zgromadzenie zgnieść ją, zmuszając Bruno do ucieczki o własne życie. Wewnątrz wentylacji Daisy, która teraz potrafi mówić, przysięga pomóc mu. Daisy wciąga Bruno do jej kryjówki, nieumyślnie prowadząc wielką, wysoką czarownicę do chłopca. Wyciąga go, ale chłopiec odmawia otwarcia ust. Nie mogąc nakarmić chłopca, zmusza go do przyjęcia eliksiru do ucha, przemieniając go w myszkę. Z pomocą Daisy udaje mu się uciec do furgonetki, ścigany przez wydłużone ramiona wielkiej, wysokiej czarownicy. Myszy uciekają, a pazury jej zostają potargane w wentylatorze, gdy próbuje ich złapać. Daisy wyjaśnia, że czarownice lubią przemieniać dzieci w myszy, by łatwiej je zabić, ujawniając, że też kiedyś była ludzką dziewczynką. Chłopiec planuje zaprowadzić ich do pokoju swojej babci, skracając drogę przez kuchnię i hall. Na 4 piętrze myszy docierają do pokoju babci, spinając się, by zadzwonić do drzwi, ale pokojówka jej widzi i goni ich, zanim kontaktuje się z deratyzatorem. Roztrzęsiona pokojówka zamyka myszy w pokoju babci. Chłopiec zaczyna rozmawiać z babcią, próbując jej wytłumaczyć, co im się przytrafiło. Rozumie, że jej wnuk je spotkał i został przemieniony, podobnie jak inne myszy. Daisy wyjaśnia, że rok wcześniej uciekła z domu dziecka, wzięła cukierki od obcej osoby i też została przemieniona w taką myszkę. Również ujawnia, że jej prawdziwe imię to Mary. Chłopiec ujawnia plan wielkiej, wysokiej czarownicy, aby przemieniać dzieci w myszy i zabijać je. Babcia zgadza się nimi zaopiekować, chroniąc je przed nimi. Persona hotelu wchodzi do pokoju, układając wiele pułapek na myszy, zawierających pyszny ser, od którego Bruno ledwo może się powstrzymać. Babcia sugeruje, że jeśli zdobędzie nieco eliksiru, może spróbować stworzyć lekarstwo. Grupa wymyśla plan, aby włamać się do pokoju wielkiej, wysokiej czarownicy, kiedy czarownice będą na kolacji wieczorem. Z balkonu nad ich pokojem babcia i chłopiec obserwują, jak ta układa eliksir w wiaderku na lód, a następnie chowa je w swoim pokoju. Ukrywając chłopca w dzianym woreczku, babcia z powodzeniem upuszcza go na dół, do pokoju pod nią. W pokoju wielkiej, wysokiej czarownicy chłopiec wdrapuje się na stół i skutecznie kradnie jeden z eliksirów,
ale zanim odchodzą, wielka wysoka czarownica wraca z Hadesem, który nie mógł dostać się do sali jadalnej. Ujawnia swój ogromny skarbiec pieniędzy, który planuje użyć, by przekupić pana Stringera. Chłopiec wybiega na zewnątrz, skakując do woreczka z eliksirem. Babcia go podnosi, ale wielka wysoka czarownica przerywa wznoszenie, nagle przypominając sobie, że gdzieś widziała już tą babcię. Zanim jednak to o sobie przypomina, pan Stringer przerywa, przynosząc transporter dla Hadesa. Babcia bezpiecznie podnosi chłopca, a ona odmawia transporterowi, gdy Hades zdaje się go uwielbiać. Domaga się, by pan Stringer upewnił się, że w zupie grochowej nie ma czosnku ani przypraw, na co się zgadza. Wściekła na Hadesa, wielka wysoka czarownica zamyka go w środku. W swoim pokoju babcia próbuje odwrócić działanie eliksiru, ale to nie działa. Wydaje się, że eliksir się nie zmienia, co znaczy, że myszy prawdopodobnie nigdy nie odzyskają swojej ludzkiej postaci. Babcia jest smutna, że nie mogła uratować dzieci, ale chłopiec nie zdaje się zbytnio tym przejmować. Pyta, czy jego babcia nadal będzie się nimi mogła opiekować, a on obiecuje, że zawsze będzie się troszczyć o niego, niezależnie od ich wyglądu. Daisy nalega, że nadal mogą pokonać ją, nawet jeśli są myszami. Chłopiec wymyśla plan wstrzygnięcia eliksiru do grochowej zupy czarownic, przemieniając je w myszy i ratując dzieci. Przed posiłkiem babcia pomaga schować je oraz schować myszy i eliksir do wentylacji. Chłopiec przedostaje się do kuchni, wlewając cały eliksir do niesmacznej zupy grochowej. Ale kiedy chłopiec wychodzi, jeden z kucharzy zauważa mysz i wzywa tuzin na terenie hotelu. Bruno wskazuje rodzicom babcie, która postanawia porozmawiać z nimi. Ujawnia rodzicom, że ich syn został przemieniony w myszkę, ale Bruno jest zbyt zajęty jedzeniem, by coś im powiedzieć. Jego przerażeni rodzice odchodzą w fali paniki i przerażenia. Chłopiec wraca z trzema myszami ukrytymi w torebce babci, obserwując, jak czarownice dostają zupę. Pan Stringer wyciąga babcię na bok, żeby zapytać, czy ukrywa myszy. Odrzuca te oskarżenia, odsyłając go do pułapek na myszy rozstawionych w całym hotelu, mając nadzieję na utrzymanie nieskazitelnego wizerunku. Pan Stringer przydziela jej dostęp do najlepszego stolika w restauracji. Babcia siada jednak w pobliżu kuchni z doskonałym widokiem na czarownicę, ale zanim wielka wysoka czarownica zacznie jej supę, dostrzega babcię i zaczyna się zbliżać. Wielka wysoka czarownica ujawnia, że teraz pamięta, kim była, drwiąc z niej, że zamieniła jej najlepszą przyjaciółkę w kurczaka i cieszyła się tym. Ale wielką, wysoką czarownicę nagle rozprasza fakt, że czarownice zamieniają się w brzydkie szczury po kolei. Myszy wykorzystują ten moment, kradnąc zawisły klucz z jej kieszeni. Jak restauracja tonie w chaosie, babcia i myszy wkradają się do pokoju 666, czyli pokoju wielkiej, wysokiej czarownicy. Wewnątrz znajdują skarbnicę eliksiru przemieniającego w mysz, a babcia planuje go ukraść. Niestety niektóre butelki spadają na podłogę i pod łóżko. Myszy schodzą na dół, żeby ją zdobyć, ale zostają rozproszone przez powrót wielkiej wysokiej czarownicy. Bez wiedzy babci, czarownica grozi, że zabije babcię w najdrobniejszych szczegółach, ale myszy wbijają jej pułapki na stopy i zmuszają do połknięcia serum na myszy. W kilka sekund przemieni się w ohydnego, zdeformowanego szczura. Wielka wysoka czarownica goni myszy przez pokój pełen pułapek na nie, ale babcia więzi ją w szklanym pojemniku z książkami. Chłopiec przeszukuje resztki czarownicy i znajduje klucz do kuferka. Wręcza go swojej babci, która otwiera kufer, a w nim całe pieniądze i księgę, zawierającą nazwiska każdej czarownicy na świecie. Planują schwytać je wszystkie i zamienić je w szczury. Zanim odchodzi, babcia w pośpiechu wychodzi na balkon, wypuszczając Hadesa z klatki. Kiedy babcia odchodzi, Hades zrzuca książki ze szklanego pojemnika i wypuszcza czarownicę, a potem ją zabija. Następnego dnia babcia i myszy opuszczają hotel. Babcia jest tak szczęśliwa, że hojnie nagradza wszystkich pracowników pieniędzmi, które ukradła czarownicy. Podchodzi również do matki Bruna, pozwalając synowi wyjaśnić, że jest myszką. Niestety matka i ojciec nie są zachwyceni pomysłem na syna myszkę, więc Bruno postanawia pozostać z babcią, chłopcem i Daisy na stałe. W domu myszy biorą udział w przejażdżce na widowiskowej kolejce górskiej po całym domu. Chłopiec mówi swojej babci, że mimo że jest myszką, nadal czuje się jak chłopiec, a ona zachęca go, by nigdy nie rezygnował z tego, kim jest wewnętrznie. Nadal widzi go jako swojego wnuka, a nie myszkę. Chłopiec pyta, jak długo żyje mysz i choć zarówno on, jak i babcia zdają sobie sprawę, że myszy żyją tylko przez kilka krótkich lat, decydują się cieszyć wspólnym czasem jako duża szczęśliwa rodzina. Na Boże Narodzenie myszy biorą udział w tańcach z babcią. Pokaz slajdów ujawnia przygody, jakie babcia i myszy przeżyły przez następne kilka lat, włącznie z zakupem przyczepy z napisem Łowcy Czarownic.
Na koniec wracamy do naszego bohatera, teraz starszej myszki, do pokazu slajdów, który rozpoczął historię po udanym zwalczaniu czarownic w Stanach Zjednoczonych. On i jego babcia zamierzają rozszerzyć walkę na cały świat, aby uwolnić dzieci z całego świata od czarownic. Dzieci oglądające pokaz slajdów są najnowszymi rekrutami łowców czarownic, każda z własnymi celami do schwytania i zniszczenia, używając eliksiru przemieniającego w myszkę. Dzieci wydają się bardzo podekscytowane tą możliwością. Wreszcie babcia spogląda na naszego bohatera i pyta, czy jest gotów do tej misji. On odpowiada, że nigdy nie był bardziej gotów w swoim życiu, a ona patrzy na niego z dumą, gdy dzieci wyruszają, by zniszczyć czarownicę. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.